Witamy Państwa serdecznie i rozpoczynamy przegląd weekendowych wydarzeń sportowych z udziałem opolskich zespołów. Jako pierwsi do boju ruszyli nasi żużlowcy, bowiem od 16 bardzo szybko toczyli pojedynek w niemieckim Landshut. To ze względu na pogodę, jaki był efekt i wynik tego spotkania, o tym już za moment. A ponadto przed nami mecz sąsiadów z tabeli, czyli Odra Opole, Miedź Legnica. Z jednej strony mecze każdy inny, a z drugiej strony fajnie będzie się spotkać z chłopakami, z którymi no, do tej pory utrzymuję kontakt. Gwardia trenuje z kolei siłę na mecz z Wybrzeżem. Kształtujemy siłę maksymalną gdzieś tam. Znaczy nie pracujemy na maksymalnych, ale głównie to jest akcent siły dzisiaj. A na koniec o medalowych szansach akademików Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji na akademickich Mistrzostwach Polski w siatkówce. Jesteśmy w miarę, myślę, pewni siebie. Jedziemy po jak najlepszy wynik. Myślę, że takim celem minimum będzie osiągnięcie półfinału. Dlatego, że na półfinał to już jest tak naprawdę 75% medal. Dziś zespół Piotra Mikołajczaka mierzył się z Diabłami w Landshut. To nowy zespół na żużlowej mapie, a zatem i wielka niewiadoma dla wszystkich pozostałych drużyn, co przyznawał po pierwszym spotkaniu w Opolu nasz kapitan Oskar Polis. Nie no, dokładnie. No, przede wszystkim tor, na którym ja osobiście nie jeździłem. Wielu zawodników u nas też nie. Bodajże może jeden zawodnik tylko od nas z drużyny z Kolejarza. Także coś nowego, ale jedziemy i zobaczymy, co to będzie, jak to sporcie. A teraz o samym dzisiejszym spotkaniu. Tylko pierwsza seria i bieg ósmy wskazywały na wyrównaną walkę w tym spotkaniu. Davids Landshut podejmował Kolejarza Opole na dość mokrym, betonowym torze. Pierwszy bieg dla Diabłów 4-2 i taka sama odpowiedź naszych w biegu młodzieżowym. Kolejne dwa remisy i po czwartym remis po 12. Parowe wygrane 5-1 Kudryjaszowa z Brzozowskim i Polisa z Madsenem w wyścigu 5 i 6 pokazały, że Opolanie dopasowali się do toru i systematycznie powiększali przewagę. Gospodarze odpowiedzieli mocnym ciosem, wygrywając bieg ósmy 5-1, ale to było wszystko, na co było ich stać. Przed biegami nominowanymi zrobiło się 45-31 i kolejarze mogli świętować. Dwa ostatnie wyścigi to wygrane naszych 4-2 i 5-1 i całościowo pewna wygrana 54-36. Najwięcej punktów dla kolejarza zdobyli Oskar Polis 13, Jakob Torsel 11 i Andrzej Kudryjaszow 10. Kolejarz pozostaje zatem liderem drugiej ligi. A teraz Ekstraklasa piłki ręcznej. Po dwóch efektownych wygranych szczypiorniści KPR Gwardii Opole wzmacniają siłę przed pojedynkiem z Wybrzeżem Gdańsk. Przygotowanie ogólnie motoryczne jest bardzo ważne w każdej, moim zdaniem, dyscyplinie. Bez tego nie można osiągnąć jak najlepszych wyników, także my takich jednostek mamy dwie w całym cyklu tygodniowym, jak się przygotowujemy do meczu. To jest nasza taka stałka, można powiedzieć. Dzisiaj akurat kształtujemy siłę maksymalną gdzieś tam. Znaczy nie pracujemy na maksymalnych, ale głównie to jest akcent siły dzisiaj. Pytanie o mecz z Wybrzeżem, kolejne spotkanie. Wiadomo, że niestety bez Adama Malhera. No trudno, takie jest sport, są kontuzje, ale wydaje mi się, że jak wygrywamy, to wygrywamy razem i ja w tym upatruję naszego jakby sukcesu sportowego na niedzielny mecz, że nasz kolektyw zrobi to, że punkty zostaną w Opolu. Tak jak w ostatnich meczach, bardzo, bardzo mocna i twarda obrona, z tego chcemy pójść, zdobyć łatwe bramki z kontry i to jest też nasza recepta. No i gdzieś te dwa ostatnie mecze, które zagraliśmy, to były w ataku pozycyjnym bardzo konsekwentnie grane, popełniliśmy tylko 5-6 błędów i to była nasza recepta do wygranych dwóch ostatnich meczów. Dobra skuteczność, panie trenerze, też o tym można mówić w tych ostatnich meczach, czyli te rzucone bramki rywalom ponad 30, to chyba jest też taki dobry prognostyk, jeśli chodzi o tę formację defensywną, dzięki której potraficie wyprowadzać te szybkie ataki i skutecznie je wykończać. Dokładnie, na tym nam zależy, żeby grać mocno, twardo w obronie, pozyskiwać piłki z tego iść kontrę, a jak nie, to chwilę gdzieś tam odpocząć i zagrać dobrze w ataku pozycyjnym i rzucić bramkę. Czy to też jest taki mecz na koniec, zapytam, w którym będzie okazja przetestować wszystkich zawodników, dać im właśnie szansę na to, żeby pograli trochę tych minut na parkiecie? To zależy od meczu, jak mecz się poukłada. To, tak jak powiedziałem wcześniej, zespoły od miejsca trzecie, ostatnie, każdy z każdym może wygrać, także nie ma łatwych meczów, na każdym meczu trzeba być skoncentrowany i każdy mecz jest inny. Spotkanie gwardzistów z drużyną z Gdańska, nie na Wybrzeżu, a w Stegu Arenie o godzinie 18 w najbliższą niedzielę. Na medale akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce liczy Opole, a to za sprawą Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Nasze studenckie zespoły są zaliczane do grona faworytów, ale rywalizacja z pewnością będzie bardzo zacięta. No, tutaj masz absolutnie rację, dlatego że przecież podczas tego turnieju zobaczymy graczy z najwyższego poziomu rozgrywkowego siatkówki w Polsce. Przypomina prezes klubu uczelnianego AZS Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Filip Pokusa. W drużynie jest pełna mobilizacja. Na pewno podchodzimy z optymizmem do tego turnieju. Jesteśmy w miarę, myślę, pewni siebie.
jedziemy po jak najlepszy wynik. Myślę, że takim celem minimum będzie osiągnięcie półfinału, dlatego że no, półfinał to już jest tak naprawdę w 75% medal, a z drugiej strony tam już ta topowa czwórka prezentuje w miarę równy poziom, bardzo wysoki poziom i też znając specyfikę turniejów tych akademickich, tam się gra do dwóch setów, co przez co to pole do ewentualnych niespodzianek jest trochę większe niż w przypadku takich typowych meczów siatkarskich, jakie znamy chociażby z rozgrywek ligowych. Natomiast tak jak mówię, celujemy w półfinale, jak już będziemy w półfinale, no to będziemy myślę, że spoglądać w kierunku podium, tego najwyższego stopnia podium, bo chcielibyśmy, żeby tytuły mistrzowskie zarówno kobiet, jak i mężczyzn no, po roku przerwy wróciły do Opola. I nie możemy nie powiedzieć, to będzie akademicka siatkarska ekstraklasa, bo w przypadku i dziewczyn i chłopaków to są w dużej mierze właśnie studenci, którzy też grają na poziomie ekstraklasowym. Tak, zgadza się. Już praktycznie na etapie półfinałów ten zespół był zbudowany, męski zespół był zbudowany w 99% z plus ligowców. Teraz jeszcze będzie wzmocniony, ponieważ no, chociażby pojawi się mistrz Polski aktualny Michał Gierżot z Jastrzębskiego Węgla. Natomiast jeżeli chodzi o ekipę kobiet, tutaj w składzie będzie mała rewolucja, ale też ekipa będzie bardzo mocno wzmocniona, ponieważ pojawią się też no, chociażby dwie reprezentantki Polski, jak Natalia Murek czy Monika Bociek, więc drużyna też myślę, że jedzie z dużymi nadziejami na walkę o najwyższe cele. W niedzielę już pierwszy mecz, zaczynamy z samego rana, 8:30 meczem z bodaj z AWF-em Warszawą. Przez 3 dni turniej męski, później od środy zaczynają się turniej już kobiet. Na koniec piłka nożna, czyli od pierwszej ligi po okręgówkę. Skoro pierwsza liga, to oczywiście Odra Opole i pojedynek naszego zespołu z sąsiadem w tabeli, czyli Miedzią Legnica. Będzie to pierwszy mecz z udziałem kibiców po długiej przerwie. Ile dokładnie dni musieli czekać fani na powrót na stadion przy Oleskiej? O tym prezes Odra Opole Tomasz Lisiński. Szczególnie czekaliśmy na tą ważną chwilę dla nas. 218 dni czekaliśmy na kibiców, wreszcie nastał ten dzień, że mogą przejść przez bramofurty naszego stadionu i kibicować zawodnikom z wysokości trybun. Fantastyczna wiadomość, bardzo się cieszę, że będą nas wspierać bezpośrednio już na meczu z Miedzią Legnica nasi opolscy kibice. Chociaż wiemy, że oczywiście odpowiednie obostrzenia też nadal panują i pamiętajmy o tym, przychodząc na mecz. Faktycznie obostrzenia na dzisiaj są. Tylko i wyłącznie 25% widowni możemy mieć zapełnione. W przypadku naszego stadionu jest to 999 miejsc. W tym są również kibice, którzy posiadają karnety. Także 1000 osób będzie nas wspierać z widowni. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach, w kolejnym sezonie już na pewno będą te obostrzenia malały i będziemy mogli już z większą liczbą kibiców przeżywać sport. Piłkarskie emocje przy ulicy Oleskiej 51. Czy na dzisiaj, na piątek istnieje jeszcze szansa kupienia biletu na mecz z Miedzią? W tej chwili zostało już tylko kilkanaście biletów do zakupienia, więc dla tych ostatnich, którzy jeszcze się nie zdecydowali albo czekają na ostatnią chwilę, proponuję się pośpieszyć, bo w dniu jutrzejszym ze względu na panujące ograniczenia nie będziemy mogli wpuścić więcej kibiców niż pozwalano na to prawo. Z kolei na boisku będzie bardzo ciekawie, bowiem zarówno Miedź, jak i Odra mają jeszcze matematyczne szanse na udział w barażach. Z kolei na boisku będzie bardzo ciekawie, bowiem przecież zarówno Miedź, jak i Odra mają jeszcze matematyczne szanse na udział w barażach. Gramy o zwycięstwo i nie będziemy ułatwiać rywalowi zadania, zapewnia Dawid Kort, który przyznaje, że będzie też miał okazję spotkać się z byłymi kolegami oraz kibicami. Na pewno cieszymy się z tego, że będą w końcu z nami kibice po takim długim okresie. Przygotowanie jak do każdego innego meczu. Gdzieś mamy jeszcze szansę na baraże. Jest co prawda kilkupunktowa strata, ale no, dopóki piłka wyjdzie, wszystko jest możliwe. A jak to jest z swojej perspektywy grać przeciwko swojemu byłemu klubowi? Dla mnie to jest mecz jak każdy inny. No, co prawda dawno już nie grałem, ale mam nadzieję, że zagram w tym meczu i z jednej strony mecz jak każdy inny, a z drugiej strony fajnie będzie się spotkać z chłopakami, z którymi no, do tej pory utrzymuję kontakt. A spotkanie przy Oleskiej 51 już jutro od 19:45. Rezerwy Odry w czwartej lidze czeka natomiast nie lada wyzwanie. Nasza ekipa mierzyć się będzie na boisku wicelidera LZS-u Starowice Dolne. Oba zespoły grają o prestiż, ponieważ nie grożą im ani awanse, ani spadki. Dlatego wynik tej konfrontacji pozostaje sprawą otwartą, a ten mecz w sobotę o godzinie 17:00. W lidze okręgowej pauzuje w tej kolejce walczące o utrzymanie Rodło Opole. Z kolei pauza także przed futsalistami, czyli Dremanem Futsal Opole Komprachcice. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że byli Państwo z nami. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby obserwowali to, co dzieje się na naszych stronach internetowych i facebookowych fanpage'ach.
Jesteśmy do dyspozycji przez cały tydzień, a nasz magazyn jak zwykle co piątek o godzinie 18. Do zobaczenia. I do usłyszenia.